Szanowni Państwo, naszym dzisiejszym gościem jest dr Miłosz Sosnowski, który opowie nam przedstawi nam zagadnienie polskości niczego w świetle swoich własnych badań. Pan doktor jest autorem książki na ten temat i jestem winien parę słów wyjaśnienia, dlaczego ten temat u nas. No, jeden podstawowy powód jest taki bardzo oczywisty. Fryderyk Wilhelm Nietzsche jest jednym z intelektualnych źródeł Jana Stachniuka, do którego odwołuje się nasze stowarzyszenie, które stara się być kontynuatorem ruchu Zadruga stworzonego przez Jana Stachniuka i jego uczniów. W jednym ze swoich dzieł Stachniuk wprost napisał, że swoją koncepcję może nazwać kolektywnym nietzschenizmem, chociaż rzadziej tego używał i używa się raczej innych określeń, ale takie określenie padło. Gdy mówi się w Polsce o Stachniuku, to bardzo często odwołuje się do Brzozowskiego jako do jednego z jego źródeł. No ale z kolei jest rzeczą powszechnie znaną i chyba nie wymagającą tu rozwijania, że Nietzsche był także inspiracją dla Stanisława Brzozowskiego. Także powód zajęcia się tym akurat tematem jest dość oczywisty. Na temat deklaracji Nietzschego o związku z kulturą polską napisano już dość sporo, ale myślę, że temat ten lepiej już przedstawił. To jest właściwie temat nasz dzisiejszy gość, któremu w tej chwili oddaję głos. Wszelkie pytania, uwagi po wypowiedzi prelegenta. Proszę bardzo. Dziękuję. Dzień dobry Państwu. Potwierdzam, nazywam się Sosnowski Miłosz i jestem doktorem nauk historycznych. Doktoryzowałem się właśnie, można powiedzieć, doktor od niczego, gdyż doktoryzowałem się dokładnie na tej pracy pod tytułem Badania nad rodowodem i tożsamością narodową Fryderyka Nietzschego. Czyli praca ta i nasza dzisiejsza prelekcja tutaj bezpośredniego związku z ideami, które od lat tutaj promuje kolega Barnim, nie ma bezpośredniego związku, aczkolwiek pośredni związek oczywiście istnieje. Otóż będę starał się mówić rzeczy najciekawsze, żeby nie zanudzić, gdyż zagadnienia teoretyczne no, i fachowe takie nie są szczególnie zajmujące, dlatego to co się da, to je pominiemy. Otóż jaka jest geneza w ogóle powstania tej książki i tego doktoratu? Książka po prostu została jak gdyby z automatu wydana w ramach serii obronionych prac doktorskich przez wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, bo tam też ta praca doktorska została obroniona. Otóż ja tutaj no, nie tylko pod wpływem kolegi Barnima, ale zdaje się jeszcze wcześniej, chociaż znamy się około ćwierć wieku, po prostu sięgałem po niczego i czytałem sobie wyrywkowo co ciekawsze fragmenty. Jak przypuszczam, Państwo znacie mniej więcej jego twórczość. Niektóre elementy są tam rewelacyjne i ciekawe, inne są po prostu bardzo trudne i bardzo ciężkie, no przynajmniej mnie przerastające. Ale w każdym razie tak to sobie czytałem i co jakiś czas tam się właśnie pojawił taki wątek polski. Cudzysłowie. Raz bardzo wyraźny, raz taki mimochodem napomknięty, no w każdym razie to się pojawiało. W związku z tym ja zacząłem w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego i Narodowej, które są jednak najpotężniejszymi księgozbiorami w Polsce, szukać po prostu informacji, no i jak to było z tym zagadnieniem, skąd to się bierze. Popełniono szereg artykułów od około 100 lat zresztą na ten temat, już z górką, ale nigdzie nie było jakby konkretnego wytłumaczenia. I wtedy przyszło mi do głowy, już lubię się tak podejmować takich wyzwań, które wiele osób twierdzi, że to jest absolutnie niemożliwe. Nie? To parę razy już mi się udało, żeby dowieść, że jednak, zresztą cała historia tego dowodzi, że to, co część osób uznaje za niemożliwe, jest jak najbardziej możliwe. Nawet chociażby w tak błahej sprawie. W każdym razie poszukiwałem sobie różnych źródeł i przekonałem się, że nie ma na ten temat kompleksowej publikacji.
ilość po prostu też narosłych emocji, mitów. No wiadomo, że jest to filozof zwalczany przez pewne kręgi bardzo energicznie, do dzisiaj uznawany za źródło niebezpiecznej ideologii i zasiewania wątpliwości w jedynie słusznych sprawach. Także w każdym razie przekonałem się, że czegoś takiego po prostu nie ma. No a że jestem z natury ciekawski, to po prostu zacząłem drążyć. I jak się znajdzie 20, 30 jakichś elemencików, każde pojedynczo, no to nie jest to nic ani wnoszącego szczególnie wiele do nauki czy do wiedzy, ani ciekawego. Natomiast jak to się zbierze, pogłębi się badania, oczywiście możliwości badawcze dzisiaj, czy parę lat temu, tak jak ja to robiłem, są nieporównywalnie większe i łatwiejsze, chociażby dzięki internetowi, niż to było lat temu 30, 40, 50 i 100. To zostało, może powinienem od razu też powiedzieć, to zostało napisane w roku 2014 i obronione w roku 2015. Czyli no nie jest to już takie absolutne nowum. Tutaj parokrotnie pojawiały się artykuły w prasie też takiej poważnej, na przykład w Rzeczpospolitej bodajże. Tutaj dzięki jednemu z kolegów była taka recenzja. Natomiast nie oszukujmy się, nie jest to zagadnienie, które frapuje jakoś milionowe tłumy. I może tym lepiej, dlatego, bo rzeczami poważnymi i wartościowymi, no, jak się wszyscy zaczną zajmować, to nigdy nic dobrego z tego nie wyniknie. Także proces zbierania tych materiałów, wyszukiwania, notabene 90% około, 95% raczej jest obcojęzyczne było. No to kiedyś to też było jakąś barierą, natomiast obecnie już nie jest, jest przynajmniej znacznie mniejszą. Trwał ten proces kilka lat. I zakończył się dosyć pomyślnie, gdyż nawet przy pewnej niechęci części komisji na obronie pracy doktorskiej, po prostu zostało to powagą uniwersytetu uznane, podpieczętowane, zaakceptowane i po prostu pozytywnie zakończone. Czyli po zebraniu materiałów źródłowych, tak jak mówię, ten proces nie może trwać szybko, tak? On musi być żmudny dosyć, zaraz przejdę do szczegółów. Wyjazd studyjny do Niemiec oczywiście też trzeba było odbyć. To generalnie musiało zająć sporo czasu i wysiłku, ale z zebranych materiałów wyłonił się taki obraz, że można faktycznie napisać i rozprawę doktorską, i na bazie jej książkę. Oczywiście książka, która jest zresztą do kupienia gdzieś w internecie, to ona jest troszeczkę już od rozprawy samej doktorskiej się różni, dlatego, bo w rozprawie doktorskiej, wiecie, zapewne są setki przypisów. Tutaj są pominięte poza tymi, które są naprawdę niezbędne, no i oczywiście tekst taki wygładzony pod kątem jakby komercyjno-książkowym. Czyli jest pewna różnica, natomiast oczywiście rdzeń jest generalnie ten sam. Co wynikało z tych badań nad rodowodem i tożsamością narodową? To są jak gdyby dwa elementy w tytule. Jedna rzecz to jest rodowód. Ktoś ma jakieś pochodzenie albo nie ma, tak? Można to dosyć jednoznacznie ustalić. Natomiast drugi element, tożsamość narodowa, jest już niesłychanie subiektywna. Każdy z nas praktycznie, każdy człowiek może, zwłaszcza jak ma temu jakieś tam punkty podparcia, to może sobie wybrać niemalże dowolne. W przypadku mieszanych rodzin, no to jest losowe, wręcz dowolne. Wspominam też we wstępie o tym, zapewne znana Państwu rodzina, czy braci Szeptyckich, czy wręcz Habsburgów, gdzie się zdarzało, że jeden czuł się Niemcem, drugi Polakiem, trzeci Ukraińcem. W przypadku braci Szeptyckich, no to taka bardzo, bardzo jednoznaczny podział. A oni z jednych rodziców, prawda? Trudno powiedzieć, skąd to się bierze. W każdym razie tożsamość narodowa jest subiektywna. Oczywiście, jeżeli ja bym na przykład twierdził, upierał się, że jestem pochodzenia mongolskiego i z tym się utożsamiam, to no, byłoby to troszeczkę dziwne, naciągane. Prawdopodobnie nikt by poważnie tutaj nie chciał mnie traktować i zupełnie słusznie. I pytanie, czy tak było właśnie w przypadku Fryderyka Nietzschego. Każdy z nas lubi, każdy człowiek jednoznaczne odpowiedzi. Tak lub nie.
Każdy to lubi. Natomiast w przypadku zagadnień, tutaj myślę, że kolega historyk też mnie poprze, że w przypadku zagadnień, które odbyły się 2000 lat temu, 1000 lat temu, 500 lat temu, nawet 150 lat temu, to taką jednoznaczność jest uzyskać dosyć trudno. Natomiast warto w ogóle podjąć dyskusję, szermować argumentami, wykazać pewne rzeczy, które do tej pory nie były wyświetlone w wiedzy powszechnej. I wtedy można stwierdzić coś już, może nie na 100%, ale ze znaczną dozą prawdopodobieństwa. Czyli przedmiotem moich badań było, tak jak powiedziałem, dwa aspekty. Jedne badania takie jakby genealogiczne, czyli kwestia pochodzenia, i drugie badanie tożsamości narodowej. Chociaż jest ona bardzo subiektywna, to nikt, żaden człowiek nie siedzi cicho i nie milczy przez całe życie. Tylko jakoś się odzywa, reaguje, dokonuje pewnych działań, wyborów i po tym między innymi można tą jego tożsamość, zwłaszcza w momentach kryzysowych czy krytycznych, jak gdyby rozpoznać. I Nietzsche też tak robił. Tak? Czyli dawał upust swoim tutaj przekonaniom, autoprzekonaniom w zasadzie. Jeszcze parę słów może o źródłach, bo to jest ważne. W zasadzie najważniejsze w historii. Wspomniałem przed chwilą, że łatwiej teraz jest to robić, takie badania prowadzić niż kiedyś. Otóż z jednego chociażby powodu, który nie chcę przesądzać, czy okazał się kluczowy w tej pracy, ale był bardzo istotny. Jak wiemy, nasi zachodni sąsiedzi mają tendencję do robienia wszystkiego z niewyobrażalną dla nas dokładnością i starannością. Dlatego ogólnie uważam, że książki niemcoznawcze czy takie studia warto prowadzić, żeby z wieloma tutaj rozwiązaniami się zapoznać i zobaczyć, jak się funkcjonuje w takim jakby reżimie. Ale do czego dążę? Otóż wyobraźcie sobie Państwo, że Niemcy oczywiście znacznym nakładem finansowym w ostatnich latach zdigitalizowali mnóstwo ksiąg parafialnych z jakichś miejscowości takich, o których nikt z nas w życiu nie słyszał. Czyli nie chodzi tylko o księgi tam z Berlina, Hamburga, Monachium, tak, czy Erfurtu, tylko po prostu, krótko mówiąc, nie wiem, czy wszystkich nie zrobili w całym kraju, z jakichś tam wioseczek i malutkich miasteczek. To jest w ramach pewnie ich działalności takiej historycznej, jakiejś może tożsamości. Otóż co to umożliwiło? Umożliwiło to z pozycji, z poziomu zwykłego komputera w Polsce z dostępem do internetu, przeszukanie bardzo dokładnie ksiąg parafialnych z setek lat w danym obszarze, czyli w danej miejscowości. Czyli wystarczyło tylko wiedzieć, jaka jest właściwa miejscowość. Oczywiście bez tego nic by to nie dało, bo miejscowości w Niemczech są tysiące. Ja jednak w źródłach ustaliłem, tak, bo tablicę taką genealogiczną, to Niemcy w okresie III Rzeszy, zresztą to było modne dziwnym trafem, to wtedy ją jak gdyby skonstruowali. Wystarczyłoby, ja nie będę tutaj teraz opowiadał o tym, jak to było naciągane. No wiadomo, każdy jakby słynną postać historyczną wolałby mieć u siebie. W Wilnie widziałem muzeum Adomasa Mickiewicz-Jusa, gdzie tam muzeum całe, to są wszystkie materiały, ta ekspozycja jest absolutnie święcie przekonana, że jest to Litwin czystej krwi. Kopernik, jakbyście nie wiedzieli, też jest całkowicie w Niemczech jednoznacznie postrzegany, no więc Nietzsche oczywiście też, to jest jak gdyby poza dyskusją. W każdym razie, wracając do tych ksiąg parafialnych, tam można sobie po nazwiskach prześledzić gdzie kto kogo spłodził, z kim się ożenił, kiedy umarł i kiedy się urodził. I prześledzenie tych ksiąg, które oczywiście nie były znane albo wcale, albo w całości lat temu, 90, 100, jak niemiecki nastąpił wysyp jakby niemieckich badań i badaczy, akurat dziwnym trafem w latach 30. ubiegłego stulecia. I teraz z łatwością można to znaleźć, przy założeniu oczywiście wiedząc, gdzie się szuka. I tamte wyszły bardzo ciekawe rzeczy. Dlaczego niejednoznaczne, tak jakbyśmy chcieli? No chociażby dlatego, że lat temu 200, 100, 150 zapisywanie nazwisk, dowolność, ortografia, tym się absolutnie nikt nie kłopotał. Jak usłyszał urzędnik, tak zapisywał. A czy tam jest literka H, sy, czy coś, czy jednej brakuje, tym się nikt kompletnie nie przejmował.
Czyli właśnie w tych księgach widać, że to nazwisko jest po prostu zniekształcone na najprzeróżniejsze formy. Ale generalnie jest i się powtarza. Teraz przejdźmy do rzeczy. Jak ta praca doktorska została usystematyzowana, wymyślona przeze mnie i skonstruowana? Oczywiście na początku wstęp teoretyczny z wymogami tej pracy, czego nie będziemy omawiać, no bo to jest zagadnienie nic nie wnoszące, teoretyczne, akademickie. Drugą jakby częścią było wprowadzenie do tematu właśnie tożsamości narodowej, gdzie opisałem to, co teraz opowiadam. Czyli że ta tożsamość jest ulotna, subiektywna, mało tego, u części ludzi w trakcie ich życia dochodzi do ich zmian tej tożsamości. Czasem te zmiany są diametralne i dramatyczne. I tak też było w przypadku Fryderyka Nietzschego, ale do tego za chwilę dojdziemy. Czyli po prostu w tym wprowadzeniu jak gdyby było pokazanie, że może to się zmieniać. I parę przykładów też historycznych innych niż tylko Nietzsche. Oraz też rys historyczny, jak koegzystencja Polski i krajów niemieckich tutaj ościennych przebywała, bo odbywała się przez minione stulecia, bo wbrew pozorom nie była to jak powszechna wieś niesie, nieustanna wojna i walka z naporem na wschód, tylko były okresy dosyć dobrej współpracy, bardzo dużej wymiany ludności też. Z jednej strony oni tutaj przyjeżdżali się, polszczyli, z drugiej strony mnóstwo, do dzisiaj jest też w Niemczech nazwisk polskiego pochodzenia, mnóstwo Polaków jakby się zniemczyło przez Prusy Wschodnie bądź bezpośrednio przez tutaj jakby Niemcy Centralne. Jeszcze jedna ciekawa dana, która umożliwiła tą pracę, a też jest dosyć nowa. Nie wiem, czy ta strona obecnie funkcjonuje, a przypuszczam, że w jakiejś postaci chyba też, ale jak ja robiłem tą pracę, to ona funkcjonowała i to bardzo dobrze. Mianowicie coś takiego jak strona moi krewni albo nazwiska. Wyszukiwanie nazwisk na podstawie bazy PESEL, gdzie na przykład zapragnąłem poszukać swojego nazwiska i wpisuję Sosnowski i wyskakuje mi z podziałem na powiaty, bądź nawet gminy, gdzie po prostu osobnicy o takim nazwisku dzięki bazom PESEL w starostwach czy gdzieś tam po prostu tam sobie żyją. I ta strona w Polsce bardzo dobrze to pokazywała na mapie i ilościowo i na mapie zagęszczenia oraz pokazywała też taka analogiczna strona to w Niemczech. I bardzo ładnie to powychodzi. Punktem wyjścia było to, że legenda, taka to co Nietzsche sam napisał, legenda głosi, że pochodzę ze szlacheckiego rodu polskiego Nickich. No więc pierwszy krok to było sprawdzenie, czy taka rodzina istnieje. Istnieje, Herb na przykład się zgadzał, teraz można było prześledzić, ile osób jeszcze mieszka o tym nazwisku w Polsce, tak, już niewiele, natomiast paradoksalnie w Niemczech więcej. I ta legenda i dalsze te badania wskazują na to, że Nietzsche to jest po prostu niemieckie zniekształcenie źródłosłów od tego właśnie nazwiska. Jakie, przepraszam? Nicki. 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 Nic? Nicki. To jest szlacheckie nazwisko z końcówką cki. Mało tego, skąd to nazwisko jest Nicki? Bo jest większość nazwisk szlacheckich w Polsce pochodzi od miejscowości. Na przykład moje nazwisko Sosnowski pochodzi od Sosnowicy i jest taka miejscowość na Lubelszczyźnie. Natomiast nazwisko Nicki pochodzi od miejscowości Nick. A ta miejscowość Nick akurat leży na pograniczu Mazowsza i Mazur, tak? Czyli dawnych Prus Wschodnich. Dokładnie na samej granicy, tam kilka kilometrów od granicy. Co uprawdopodobnia znowuż te dalsze legendy, ale o tym za chwilę. Czyli to jest ta część genealogiczna. I ta część genealogiczna po prostu kupy się trzyma. Ja to oczywiście mówię wszystko skrótowo, z uwagi tutaj na ramy czasowe, natomiast to się jak najbardziej trzyma, tylko oczywiście samo w sobie to nie dowodzi. Co wyszło z tych badań konkretnie genealogicznych? Osoby o nazwisku Nicki, szlacheckie polskie rodziny przenosiły się, emigrowały do Niemiec na przestrzeni wieku XVII, XVIII i XIX.
Jakie możliwości są internetu, to wszyscy mniej więcej wiemy, natomiast po wpisaniu w niemieckim jakby wersji nazwiska Nicki przez TZ, tak, wyskakuje mnóstwo też materiałów archiwalnych starych, że po prostu osoby o takim nazwisku, a to w Badeni już były w XVIII wieku, a to w Prusach Wschodnich, czyli po prostu widać, że jakby ten jakby trop emigracyjny był. Natomiast znacznie jakby ważniejszą częścią, najważniejszą dla nas, tutaj najciekawszą chyba, to jest właśnie ta tożsamość narodowa. I tutaj już sprawy uzyskania twardych dowodów są znacznie trudniejsze. To jakby podzieliłem sobie na dwie części. Pierwsza część taka, co ludzie mówili. Nie jest, jak wiemy, to zbyt dobre źródło historyczne, ale jeżeli ktoś coś mówi i to się w kółko powtarza, to znaczy, że gdzieś jakiś rdzeń prawdy prawdopodobnie w tym jest. Czyli prześledzenie całej dyskusji w prasie polskiej, to jeszcze odbywała się ta dyskusja przed odzyskaniem niepodległości. Bo Nietzsche, jak wiemy, nabrał na gigantycznej popularności tuż po śmierci. Zmarł w 1901 roku i w ciągu 10, 15, 20 lat stał się tak popularny, praktycznie od zera wcześniej, bo jego książki były wydawane, to może nie jest bezpośrednio z tematem związane, ale studentów na Uniwersytecie w Bazylei miał dwóch na swoim kursie, a książki wydawane były w rzędu 100-200 sztuk na całe Niemcy. Taki był zasięg jego popularności za życia. Potem, jak wiemy, to się znacznie zmieniło, no ale to jest dygresja. Czyli to, co ludzie mówili, zebranie tego, Niemcy, Polacy, Włosi, Skandynawowie, każdy tam jakoś w tej dyskusji brał udział, ona wygasła już około 100 lat temu, potem jakby może troszeczkę mniej, ale potem ona nie była kontynuowana. I rzecz najważniejsza, co sam Nietzsche na ten temat pisał. W tym celu trzeba było jakby przejrzeć jego całą, powiedzmy sobie szczerze, gigantyczną spuściznę literacką. Nie wszystko jest po polsku wydane i oczywiście przeczytanie bądź przejrzenie tego też zajęło troszeczkę czasu, natomiast znowuż internet tutaj przyszedł z pomocą, gdyż Niemcy znowuż zdigitalizowali wszystkie jego dzieła, absolutnie wszystkie, to co zostało nawet niewydane, nie mówiąc o tym, że w Polsce niewydane, ale w każdym razie oni to zdigitalizowali i wystarczy wrzucić słowo klucze jakby w wyszukiwarkę, na przykład Polnisz, tak? I wtedy ten narzędzie przeszukuje wszystko, tak jak katalog Biblioteki Narodowej, prawda? A nawet lepiej, bo przeszukuje wewnątrz każdego z tych dzieł ze spuścizny literackiej i znajduje te słowa. 100 lat temu zajęłoby to, nie wiem, chyba parę lat przeczesywanie tego. Obecnie zajęło to znacznie więcej i po prostu wyrzuciło słowa klucze, nie tylko Polnisz, to był przykład, tak, ale też szereg innych podobnych, które mogły być związane z tym tematem. I to wszystko powyrzucało. Dzięki czemu łatwo było można zobaczyć, gdzie, w którym dziele, z jakiego okresu, co on dokładnie powiedział i jaka następowała ewolucja tego zagadnienia. I to jest jak gdyby najciekawsze i fundamentalne, ale znowuż ostrzegam, że nie rozstrzygające. Prawda jest taka, że im bardziej Nietzsche zbliżał się do końca swojego świadomego życia, tym częściej jakby o tym wspominał. Ponieważ nie dało się jakby tego ukryć, nie III Rzeszy, nie posunięto się aż do cenzurowania na przykład wydań i wycinania tych fragmentów z dzieł Nietzschego, no to nie Związek Sowiecki, coś tam się kompilowało dzieła, żeby były słuszne. Także to było i po prostu starano się to bagatelizować, niemieccy badacze to bagatelizowali i były zasadniczo dwie teorie, tak? Że Nietzsche po prostu zachorował umysłowo pod koniec życia, co powiedzmy jest prawdą, natomiast niekoniecznie objawem tego musiało być odwoływanie się do polskości, aczkolwiek niektórzy tak twierdzili, bo to im pasowało. A drugi element był taki, że on po prostu obraził się jakby na Niemców, gdyż sprzedaż książek szła, nie dość, że wydawano po 100 sztuk, to sprzedaż jeszcze szła znacznie marniej i nikt się nie poznał na jego geniuszu, gdyż nie oszukujmy się, no, taka postać musiała być trochę megalomańska,
W związku z tym bardzo to wzięła do siebie. I w związku z tym sugerowali właśnie znawcy tematu, że on się tak na Niemcach zawiódł, że nie rozpoznano jego geniuszu. Zresztą nikt inny też nie rozpoznał, ale faktem jest, że zaczął być popularny najpierw za granicą, a w Niemczech na końcu. Że on po prostu jak gdyby z zemsty, czystego obrażenia się, postanowił się wyrzec niemieckości i sobie tutaj znalazł akurat. To tego też ciekawy wątek, dlaczego nie wymyślono, dlaczego akurat postanowił mianować się Polakiem. To już ci autorzy nie wdawali się w taką dyskusję, tylko po prostu w opozycji do niemieckości, żeby zostać Polakiem, żeby jak gdyby Niemcom tutaj dokuczyć. Co jest dla mnie najważniejsze, najciekawsze i najbardziej znamienne? Otóż ewolucja tożsamości narodowej u Fryderyka Nietzschego. Jak każdy z nas, Fryderyk Nietzsche był też kiedyś nastolatkiem. I jak prawie każdy nastolatek był osobą zbuntowaną. Otóż jako młody człowiek najpierw był zachwycony właśnie tym, jak Prusy, pamiętajmy, że to było jeszcze, on już był dorosłym człowiekiem przed zjednoczeniem Niemiec, kiedy tych państw niemieckich było dziesiątki, a podmiotów to nie wiem, czy nie setki. Tak, więc on akurat załapał się na tą falę patriotyzmu takiego ówczesnego niemieckiego, żeby Niemcy były zjednoczone. Urodzony w 1844 roku. Tak jest. Czyli w 1848 była dopiero wiosna ludów, wtedy jeszcze nikomu się nie śniło o tym, że będą jedne zjednoczone Niemcy, tak? Uważano, że to jest pomysł absolutnie wariacki. Natomiast jak już był dwudziestolatkiem, to ten pomysł zaczął się krystalizować, bo zaczęły się okres wojen zjednoczeniowych. Tak zwanych niemieckich wojen zjednoczeniowych pod egidą Prus, pierwsza wojna z Danią, druga wojna z Austrią. I trzecia wojna z Francją. I potem się Niemcy zjednoczyły. Więc w tym okresie jest on tutaj fanatycznym niemieckim, pruskim wręcz nacjonalistą. Jak najbardziej się z tym utożsamia. Bardzo ciekawym źródłem są jego listy. Bo dzieła to jest jak gdyby jedna rzecz, natomiast listy, które z dziełami de facto nie mają nic wspólnego, z filozofią też tym bardziej, natomiast on prowadzi bardzo liczną korespondencję z wydawcami, książek to później oczywiście, ale z rodziną i z kolegami swoimi. Tych listów się bardzo dużo zachowało i są polskie wydania nawet, też nie wszystkich, ale znowuż Niemcy wszystkie je zdigitalizowali, więc można sobie bez problemu każdy list niczego przez całe jego życie, ich są oczywiście setki, można sobie je przejrzeć. I właśnie, ponieważ listy są datowane, to dosyć łatwo jest prześledzić zmianę jego nastawienia. Czyli na początku ja w swojej tutaj książce taki podrozdział zatytułowałem Młody Gniewny Germanin. I on po prostu taki wtedy jest. Bardzo się entuzjazmuje właśnie zjednoczeniem Niemiec. Natomiast jako człowiek honoru, człowiek, który w przyszłości stał się wielką postacią, nie jest też człowiekiem gołosłownym. Otóż mało kto wie, że on zgłasza się na ochotnika do Wojska Polskiego, żeby wziąć udział w wojnie. 1870 rok, wojna z Francją. Nie był to jeszcze okres taki, że niemieckie blitzkriegi rozkładały w ciągu tygodni przeciwnika na łopatki, tylko był to okres, gdzie pokonanie Francji zajęło tam no, ładne parę miesięcy. I nie było to łatwe, więc Nietzsche zgłasza się na ochotnika. Niejasne jest, dlaczego trafia do kompanii sanitarnej. Może nam się wydawać, że kompania sanitarna no, nie jest szczególnie tu bohaterska i szturmowa, natomiast prawda jest taka, że jest znacznie bardziej niebezpieczna niż te jednostki czołowe, gdyż po prostu też jest w pobliżu linii frontu, natomiast wszystkie choroby, wszystkie zakażenia są właśnie tam. I po kilkumiesięcznej służbie ochotniczej w tej kompanii sanitarnej, no nie ma co się dziwić, że on po prostu się zakaża czymś i zachorowuje tak ciężko, że ledwo uchodzi z życiem. Natomiast udowodnił tym, że jest niemieckim nacjonalistą pruskim i nie jest absolutnie gołosłowny i jest gotowy do tego zaryzykować życie. Co prawie mu się udało, no ale na szczęście dla dalszych dziejów filozofii i idei, na szczęście to zdołał przeżyć. Gdyż w tym okresie nie tworzy jeszcze żadnego dzieła.
Punkt drugi, rozdział w tej ewolucji zaczyna się wkrótce po tym i u mnie jest zatytułowany Rozczarowany krytyk niemieckiej kultury. Otóż Prusy, Niemcy odnoszą wspaniałe zwycięstwo nad Francją, która wtedy jest dosyć powszechnie uznawana za jak gdyby kraj najbardziej kulturalny, najbardziej rozwinięty, język francuski, język kultury, język dyplomacji. No, musieli ulec przed tutaj brutalną i, jak to Nietzsche określił, prymitywną siłą. I jak on sam osobiście zobaczył to, jak pruska armia z niebywałą precyzją po prostu miażdży to, co stanęło na drodze, natomiast nasła go taka refleksja, że faktycznie no, wyższej kultury jakiejś, tej ducha, starożytności, dzieł sztuki i tak dalej, no to trudno się tam doszukać w Prusach. Po prostu są oni perfekcyjni pod względem militarnym. Natomiast czegoś głębszego, czegoś dalszego tam nie ma. I on po prostu widzi to prawdopodobnie też naocznie, jak ta armia funkcjonuje znakomicie, no ale zgodzimy się chyba wszyscy, że tam na wyższe uczucia, jakieś tam roztkliwianie się nad sztuką wyższą i taką kulturą wyszukaną, wysublimowaną, no to czegoś takiego tam nie ma. I on zaczyna stopniowo się tą kulturą niemiecką rozczarowywać. Oczywiście pochłanianie ilości książek, obserwacje, komentarze to są w niewyobrażalnej ilości. Dlatego on jak gdyby zaczyna dostrzegać mankamenty. Tak, Niemcy są zjednoczone. Niemcy, jak wiele osób twierdzi, są wtedy najsilniejszym, największym, najwspanialszym, najpotężniejszym, najgroźniejszym państwem świata. Ale w dziedzinie kultury wyższej no to niestety już to tak nie jest za dobrze. Wtedy Nietzsche, jako będący z wykształcenia filologiem i operujący oczywiście i greką, i łaciną bardzo swobodnie, to jemu się nasuwa taki przykład Sparty. Że Prusy są, Niemcy są dzisiejszą Spartą. Nie do pokonania w pewnym okresie, natomiast w kulturze wyższej tam nie ma mowy. I jemu to zaczyna bardzo przeszkadzać, bo jego ambicje intelektualne, jego rozwój, właśnie wtedy zaczynają kiełkować te jego pierwsze idee, no to po prostu nastawia go krytycznie, bo w Prusach nikogo nie może, on ma problemy z znalezieniem kogoś, z kim mógłby na ten temat podyskutować. Jeszcze jedna ważna rzecz. Nietzsche, zgłaszając się do ochotniczo, do wojska pruskiego, rezygnuje z ciepłej posadki na Uniwersytecie w Bazylei, gdzie, tak jak wspomniałem, miał studentów niewielu, natomiast płacono tam dobrze, warunki do pracy komfortowe, przebywanie w państwie tradycyjnie neutralnym, czyli on jakimś poborem czy czymś takim absolutnie nie był zagrożony, po prostu taka była jego decyzja. On im więcej czyta, im więcej widzi, im jest starszy, zaczyna ta jego tożsamość narodowa po prostu ewoluować. W listach zaczyna wspominać, że no to tak, no, faktycznie Paryż kulturowo, Louvre to wspaniała sprawa, no u nas czegoś takiego nie ma, no w Niemczech ciężko się doszukać jakichś takich księgozbiorów, zbiorów sztuki, no że tego nie ma, a rozwój kultury wyższej odbywa się właśnie tą drogą, a na pewno nie drogą podbojów militarnych. I on zaczyna to ze swoimi kolegami tak właśnie na ten temat się wypowiadać, że coraz mniej mu się to podoba i ten proces po prostu następuje. On trwa oczywiście latami. W momencie, kiedy zaczyna pisać i wydawać dzieła, Niemcy się na nich nie poznają, nie ma masowej polemiki z nim. Jest oczywiście krytyka, ale to nawet nie jest krytyka merytoryczna, tylko krytyka typu, że pisze zbyt niezrozumiale. Tak? No to dla niego to jest oburzające i jak gdyby nakręca jeszcze ten młyn, że on coraz bardziej czuje się wyobcowany, nikt go tam nie rozumie, nikt nie chce z nim dyskutować, wszyscy pieją nad potęgą armii niemieckiej i on mówi wprost, armia, alkohol, czy piwo, chrześcijaństwo, to są niemieckie zainteresowania. Ciężko jest znaleźć coś więcej, a jemu zależy na czymś wyższym.
Więc ten jego krytycyzm narasta, narasta, on zaczyna tam atakować po kolei wszystkie tam niemieckie jak gdyby świętości czy mity założycielskie. Luther atakuje niemiecki antysemityzm, bo w tym okresie jest filosemitą. W takim sensie, że oczywiście zetknąwszy się z różnymi Żydami, na przykład z Żydami polskimi, o czym też on popełnia fragmencik, to nie ma jakichś pozytywnych wrażeń na ten temat. Natomiast oburza go antysemityzm w Niemczech, gdyż jego zdaniem nie jest dostatecznie kulturowo uargumentowany z tego powodu. Tak? Być może też w opozycji, że antysemityzm miał źródła chrześcijańskie. To Nietzsche już zaczyna być wtedy w opozycji do tego. W każdym razie jego krytyka i wyobcowanie to cały czas narasta, narasta, narasta. Aż w okresie późnych lat 80., kiedy jest już najpłodniejszy, najwięcej tworzy dzieł, wtedy powstaje Czechomo, antychrześcijanin właśnie. I te dzieła takie najbardziej radykalne, niosące największy ładunek filozoficzny i ideologiczny, to w tym momencie on już, to jest dosłownie rok, dwa, najbardziej płodny okres w życiu pod sam koniec i wtedy on już schodzi na, wtedy zainteresowuje się właśnie swoimi korzeniami, wtedy o tym zaczyna wspominać. Prawdopodobnie jakieś badania też na ten temat usiłował prowadzić, bo z jednego listu wynikało, że opłacił kogoś, żeby pojechał do Polski i szukał mu wręcz już wtedy w księgach genealogicznych, co było zadaniem potwornie trudnym, ale podjął taki trud, że on zaczyna sobie przypominać, że jego ciotki, tak, na które w dzieciństwie miały dosyć duży wpływ, bo były to siostry jego ojca i one mu o tych legendach opowiadały, on zaczyna to wspominać, on zaczyna weryfikować, czy to jest w ogóle możliwe. W każdym razie on tożsamościowo ewoluuje w kierunku Polski z jeszcze jednego powodu. Dlatego, że to była ewidentnie rodzina szlachecka. Chodzi oczywiście o to, co mu w legendzie powiedziano. Tak? W Niemczech po prostu jakby tej szlachty było mniej, więc to on przeceniał, wyolbrzymiał to znaczenie tego. W Polsce, jak wiemy, szlachty było więcej, więc to nie było nic szczególnie nadzwyczajnego. Natomiast w Niemczech, jak to rodzina szlachecka, to on już się zrównywał wręcz z hrabiami, z grafami niemieckimi i w tym sposobem się też jak gdyby podpompowywał, mówiąc kolokwialnie, swoje ego. Więc to mu się coraz bardziej zaczyna podobać i tak samo zaczyna wręcz zgłębiać, szuka tego ewidentnie, zaczyna zgłębiać polskie źródła. Jest w liście dowiedziony absolutnie, że on przeczytał jedno z pierwszych wydań Pana Tadeusza, które było po niemiecku wydane w tym czasie już w Lipsku i on to przeczytał, gdyż w liście do swojego kolegi zachwala i dosyć szczegółowo tam opisuje, jakie to jest wspaniała książka, jakie to jest wspaniałe dzieło. Więc on prawdopodobnie wiedzę o Polsce też czerpie między innymi z tej książki. I jemu się to bardzo podoba. Liberum veto, czyli idea o wolności, tak, siła jednostki, gdzie jedna jednostka praktycznie może się przeciwstawić wszystkim. No to my żeśmy wyszli na tym umiarkowanie, powiedzmy historycznie, natomiast Nietzsche jest tym zachwycony. Plus jeszcze uszlachcenie, tak? To była rodzina zwykłych, biednych pastorów, tak? A tutaj nagle okazuje się, że on jest uszlachcony, że on ma herb, że oni mają pierścień rodowy. Także jemu to wszystko się bardzo podoba. W momencie, kiedy nadchodzi ostatni ten rok już twórczości, schyłek miesięcy, być może on to przeczuwa jakoś, w każdym razie wtedy już nazwałem to ostatnim, jakby w ostatnim stadium, w ostatnim podrozdziale, wróg niemieckości i sympatyk polskości. On nie tylko sympatyzuje i szuka tego swoich polskich korzeni, ale on staje się wręcz obsesyjnym wrogiem niemieckości. On lży cesarza. Były to rzeczy wcześniej nie do pomyślenia. Tak? On wskazuje tam złośliwie różne niedoskonałości niemieckie. On krytykuje Niemców, że na przykład brali udział w krucjatach. No to dla niego oczywiście jest to skandaliczna sprawa. Natomiast jak on to tłumaczy? Po prostu szlachta niemiecka chciała nagrabić jak najwięcej. W każdym razie tam już widać, że są takie emocje, że to już są też wyzwiska, że Niemcy są w ogóle najgorszym, najgłupszym wszystkim, co tylko może być. I
znowuż nie pozostaje gołosłownym. Mianowicie, on zrzeka się pruskiego obywatelstwa. Jest to taki czyn, który no, nie jest korzystny dla człowieka, bo on staje się jakby bezpaństwowcem, ewentualnie jakieś przywileje, ewentualne prawa, on się po prostu ich zrzeka. Czyli widać, że znowuż nie są to jak gdyby majaczenia jakiegoś chorego człowieka, tylko on po prostu po raz kolejny robi konkretny ruch. I jest to powodowane właśnie jego niechęcią. Jak Państwo widzicie, te wszystkie fakty, o których tutaj mówimy, nie dają jednoznacznej odpowiedzi, kim był. Natomiast no, pokazują, że ewolucja w tożsamości narodowej była, niewątpliwie. Ta część genealogiczna pokazuje, że legenda mogłaby, jak najbardziej mogła znaleźć w rzeczywistości odzwierciedlenie. I to po prostu wszystko jakby składa się w jedną całość. Co by mogło przesądzić, bo to wszyscy wielokrotnie mi zadawali takie pytanie i co mogłoby jednoznacznie przesądzić. Tak, że Nietzsche jest pochodzenia polskiego. Otóż mogłyby to przesądzić badania genetyczne. I teoretycznie jest to do wykonania, gdyż ciało Nietzschego, no o ile go ktoś tam, powiedzmy, w międzyczasie nie ukradł, tego osobiście nie sprawdzałem, ale przy grobie byłem, więc zakładamy, że ono tam się znajduje. I po 1000 lat, powiedzmy, można, czy nawet po dłuższych okresach jakieś tam do badań genetycznych ślady pobrać. Natomiast materiałem porównawczym musiałoby być znalezienie w Polsce kogoś o tym nazwisku. I są takie osoby, jest ich bardzo mało, ale też można by to, powiedzmy, zrobić, która rodzina wywodząca się właśnie z tego Nietzschego. I to by mogło rozstrzygać. Natomiast też jest to niepewne i nie przypuszczam, żeby ktoś tym zagadnieniem się od jutra zajął. To co, możemy przejść do fazy pytań. Ja miałbym tutaj może dwa pytania od razu. Bogusław Szarlit w wydanej w dwudziestoleciu międzywojennym książce Polskość Nietzschego i jego filozofii. Książka jest dostępna w bibliotekach naukowych. Tak. Tu zachęcam Państwa do przeczytania, jeżeli ktoś z Państwa byłby bliżej zainteresowany. Pisał między innymi o pierścieniu z herbem polskim, który to herb miał Szarlit oglądać i rozpoznać. No to byłoby jednak dość znaczące, ponieważ przypominam, że heraldyka polska jest pod pewnymi względami odmienna od heraldyki europejskiej. Tu nie chodzi tylko o to, że herby są inne, ale na przykład takie zjawisko, że do jednego herbu należy szereg rodzin, także że istnieją te rody heraldyczne. Tu troszkę inaczej było w Europie Zachodniej. Także to czy ten pierścień przeżył wojnę? O tak, czy pan natrafił na ślad tego pierścienia? I to jest pierwsze Mowa pytanie. O pierścieniu była, tak, natomiast pierścień sam się nie odnalazł, zwłaszcza, że były to tereny Turyngii, gdzie przebywały wojska sowieckie. A sami rozumiemy, że tam, gdzie przebywają wojska sowieckie, bądź ich popłuczyny, czy pochodne, no to ciężko, żeby coś ładnego i cennego, jakby nieschowanego przetrwało. Natomiast faktem jest tam opisane w którymś miejscu, że Nietzsche też widział ten pierścień i on był święcie przekonany, ponieważ jego ojciec był pastorem. Herb Radwan wygląda troszeczkę tak, jak takie jakby zwisające chorągwie kościelne. Tak to wygląda. Więc on widział to wielokrotnie, o czym pisze, i był święcie przekonany, że jest to pastorski pierścień jego ojca. Natomiast jak zestawi się to, co ja też tutaj popełniłem z przylicznych ilustracjach, między innymi, o tutaj jest, prawda? Wyglądają jak takie chorągwie kościelne, tak ten herb. I generalnie, akurat dziwnym zbiegiem okoliczności, rodzina Nickich tym akurat herbem się pieczętuje. Co w Polsce jest oczywiście też jakby sztywne, tak? Że jeżeli jakaś rodzina ma jakiś herb, to ona nie może mieć, może być czasem różne gałęzie, dwa herby czy coś, ale nie może być tak, że ktoś sobie zmienił bądź wybrał taki, który mu się podobał. Nie, on po prostu ten herb z tymi rodzinami szlacheckimi był od początku do końca. Czyli to jest też jakaś taka
Powiedzmy, i, ale to są poszlaki. I drugie pytanie na, też na bazie Charlita. Charlit zwracał tam uwagę, że rodzina Nickich mogła być rodziną ariańską. I co wyjaśniałoby migrację do kraju protestanckiego i co umiejscowiłoby jakoś migrację tej rodziny w XVII wieku. Czy zetknął się pan z takimi przesłankami? Ponieważ rodzina Nietzsche w Niemczech była nie tylko legendarnie, ale i dowodnie po prostu protestancka do szpiku kości, stąd notabene ciekawostka, Nietzsche bardziej nienawidził i krytykował protestantyzm niż katolicyzm. Uznał, powiedzmy, że katolicyzm jest ciut mniejszym złem w chrześcijaństwie. I oni byli tam protestantami i w momencie 1844 roku, rok urodzin, to zaledwie od kilku pokoleń oni tam byli, czyli to była dosyć świeża sprawa. Natomiast jak wiemy, Niemcy są krajem wielowyznaniowym i nieprawdą jest, że każdy tam musiał być protestantem, bo katolicy tudzież inni dzięki edyktowi pocztamskiemu, to generalnie tolerancja religijna w Niemczech była bardzo duża. W zasadzie każdy mógł sobie wyznawać to, co chciał. Najlepszym dowodem chyba było to, że rodzina panująca miała wyznanie zupełnie inne niż większość obywateli. W każdym razie w Polsce drugi fakt jest taki, że z kolei Polska do krajów tam najbardziej tolerancyjnych religijnie się nie zaliczała i znaczna część w wieku XVII, a szczególnie XVIII, osób wyznania innego niż rzymskokatolickie po prostu z mniejszym lub większym pośpiechem w różnych okolicznościach mniej lub bardziej dramatycznych nasz kraj opuszczała. I wbrew pozorom teraz tam się może wydawać, że to była niewielka skala, natomiast kiedyś protestantyzm w Polsce w różnych odmianach ariańskiej, luterańskiej, kalwińskiej był bardzo popularny. Były regiony, gdzie była to zdecydowana większość protestantów. No do dzisiejszych czasów to praktycznie nie przetrwało, między innymi dlatego, że te rodziny czy same podejmowały taką decyzję, czy były w pewnych okresach mniej lub bardziej chociaż dla porządku, zachęcane. Na początku trzeba stwierdzić, że wygnanie Arian było motywowane politycznie, nie religijnie. Tak, tak. Normalnie ale akurat nigdy... Arianie to byli wyjątkiem i z nich wszyscy byli najmniej liczni. Mam na myśli raczej emigrację późniejszą, XVIII-wieczną, gdzie tolerancja się zmniejszała religijna w Polsce, tak jak w całej Europie raczej się zwiększała, u nas się ona zmniejszała wskutek kontrreformacji. W każdym razie mnóstwo rodzin szlacheckich wyemigrowało z powodów religijnych, czyli jak gdyby to się też pasuje. Jakby pasuje. Pasuje. Z mojej strony to tyle. Proszę Państwa o pytania. Proszę. Pan redaktor, proszę bardzo. Napisałem kiedyś tekst dotyczący twojej książki i miał ciekawy odzew. Na stronie fanatyków Nietzschego, Gabriela Macierewskiego, Korenusa zauważyli i wpletli mnie w wielki spisek, który chce uczynić z Polaków nazistów, przez przypominanie, że przez siebie. Przez to, że sięgam po teorię mówiącą, że Nietzsche miał polskie korzenie. Co byś po prostu powiedział ludziom, którzy twierdzą, że to niebezpiecznie szukać polskich korzeni niczego, no bo nas od razu zaczną karmić nazistami, faszystami i tak dalej. Ponieważ słyszałem to w swoim życiu już setki razy albo tysiące, nie mówię o tutaj konkretnie sprawie niczego, tylko oskarżenia o szeroko rozumiany faszyzm, jak wiadomo, to jest modne dosyć. Mam nadzieję i wrażenie, że ta moda się może powoli kończy, ale w każdym razie słyszałem to setki razy. To odpowiedziałbym im tak, że jeżeli ktoś się czegoś lęka i się boi, to po prostu może niech zmieni zainteresowania, kraj, region, towarzystwo, gdyż, jak to zdaje się już Sokrates powiedział, kto się boi, ten już przegrał. Także generalnie ja raczej z takimi ludźmi nie wdaję się w dyskusję. Tutaj z punktu widzenia naukowego, ideowego, filozoficznego jesteśmy za tym, żeby horyzonty myślowe się poszerzały, a nie zawężały, żeby dyskusja się też rozszerzała, żeby nie było politycznej poprawności ani innych ograniczeń. Czyli krótko mówiąc, w duchu liberalnym, tak? Każdy może wierzyć sobie w to, co chce. Natomiast warto jest dyskutować, co jest bardziej prawdopodobne, a co jest mniej, co jest bardziej słuszne,
a co nie, co jest bardziej zgodne z naturą, a co jest chore i wykolejone. I myślę, że taka dyskusja cały czas trwa i jestem jak najbardziej za tym, żeby dyskutować. Natomiast oczywiście znaczna część osób, nie tylko w Polsce, wszędzie na świecie są takie osoby, udowadnia swoimi wypowiedziami, że dyskusja z nimi po prostu nie ma sensu. Pytanie pana redaktora natchnęło mnie do pomysłu, żeby na następne spotkanie o niczym ułożyć herb Radwan z wafelków. Proszę o następne pytania. Książki Nietzschego były zabronione za czasów PRL, prawda? Nie były wydawane, bo ja mam książki Nietzschego wszystkie, ale wszystkie są przedwojenne. Faktem jest, że wydania z okresów komunistycznego ja nie widziałem nigdy takiej książki. Pozwólcie państwo, że uzupełnię. De facto tak. Uzupełnię także jako autor takiej bibliografii niczeńskiej, można powiedzieć, znaczy tego, co napisano na temat Nietzschego w języku polskim po 1945 roku, która to bibliografia ukazała się w jednym z numerów nieistniejącego już pisma Kolokwia Komunia, wydawanego w latach 80. na Uniwersytecie Warszawskim. I rzeczywiście to jest tak, jak pan mówi, że w istocie nie wydawano, traktowano go jako tam prekursora faszyzmu i tak dalej. Natomiast pod koniec lat 80. to się o tyle zaczyna zmieniać, że zezwolono na Uniwersytecie Warszawskim na zrobienie tak zwanych reprintów. Reprinty, czyli wiecie panowie, nie nowe wydania, tylko przedruki fotooffsetowe. Na zasadzie takiej, że rozkłada pan jeden egzemplarz tego, co pan ma, czyli tam powiedzmy, nie wiem, Zaratustry w tłumaczeniu Berenta. Robi się z tego kopię fotooffsetową na blachach fotooffsetowych i z tego drukuje, tak? Czyli jest jakby taka drukowana fotografia książki, coś takiego. I te reprinty były rozprowadzane na Uniwersytecie Warszawskim przez Kolegium Otryckie, takie można powiedzieć stowarzyszenie studenckie, ale nie był to samizdat. O właśnie chciałem zwrócić uwagę Państwa, że w PRL-u w latach 80. mamy zjawisko takie, że mamy tę legalną sferę kontrolowaną przez partię, mamy tą sferę podziemną, niekontrolowaną i mamy coś pośredniego, mamy taką szarą strefę intelektualną, to znaczy szara strefa, która nie jest formalnie nielegalna, ale jest nieformalna. Na przykład zjawisko takie, że do seminaria albo jakieś podmioty uniwersyteckie drukują do 99 egzemplarzy coś, co jest na przykład źródłem historycznym i nie podlega cenzurze. A na lewo się w tej samej drukarni drukuje nie 99 egzemplarzy, tylko 9000 egzemplarzy na przykład. Jak pracę Grota, profesora, tak? Przecież wtedy jeszcze doktora, tak. Także w tej tak zwanej szarej strefie, rozumie pan, nie formalnie legalnej, ale też nie będącej stricte podziemia. Kolegium Otryckie działało legalnie na Uniwersytecie Warszawskim. Było elementem jakiejś takiej szarej strefy. Oczywiście ono było kontrolowane przez agenturę, że tak powiem, służby bezpieczeństwa, to jest jasne, no, ale niektóre podziemne inicjatywy też były kontrolowane przez agenturę, więc... No, nic nie wiem. Tak, więc tutaj to jeszcze nie decyduje. I te wydania w Kolegium Otryckiego, które są reprintami, czyli przedrukami fotooffsetowymi, może pan, że tak powiem, na rynku antykwarycznym jeszcze gdzieś zobaczyć, tak? One były, nie były to nowe wydania, tylko reprinty, ale formalnie rzecz biorąc nie były drukami, nie były też drukami podziemnymi. Ja kilka takich rzeczy mam w swojej bibliotece. Natomiast prawdą jest, że to jest dopiero po latach 80. Wcześniej Nietzsche był sztampowo przez marksistów traktowany jako prekursor faszyzmu, pisano bardzo mało. Był faszystą. A w latach 80. ukazuje się, można powiedzieć, taka pierwsza praca z małym wyborem jego pism Kuderowicza, Zbigniewa Kuderowicza Nietzsche, gdzie oprócz tam tej części opisowej ma pan też bazę źródłową w takiej serii Myśli i Ludzie. Była taka seria prezentująca, tutaj widzę, że prawda, prezentująca myślicieli, tak? Także do 80 roku był ściśle reglamentowany i można powiedzieć zakazany. Po roku 80 na fali tej ogólnej, można powiedzieć, liberalizacji systemu, prawda, zdarzały się przedruki, ale też takie nieformalne przedruki. Proszę bardzo. Czy jakieś pytania jeszcze są?
Możemy generalnie oczywiście kontynuować naszą dyskusję już tutaj poza oficjalną częścią. Ja chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że w podziękowaniu za zaproszenie i w ogóle za docenieniu całej działalności tutaj kolegi Bernima, to ja ofiarowuję tą książkę tutaj dla jakby wspólnego czytania, bo być może teraz z kupieniem jej już mogą być jakieś problemy. Ale najwyżej się zrobi, jak to się mówi, tam... Przedruk fotoosobowy. No, ja chciałem bardzo serdecznie podziękować naszemu prelegentowi. I mam nadzieję, że nie jest to nasze ostatnie spotkanie. No, na pewno.